Jesteśmy w Białymstoku. Zwykłe odwiedziny z kamerą, dzień powszedni, pogoda przeciętna. Do zdjęć nikt nie pozował. Drewniaki, na wpół wiejskie, ale już z pretensjami miejskimi, oznaczone cywilizacją, która nadchodzi. W czwartek na centralnym targowisku wieś składa wizytę miastu. Nie jest to wizyta u obcych. Miasto i wieś są spowinowacone wspólną przeszłością. Większość białostoczan to mieszczanie świeżej daty. Mówią często tym samym, podlaskim dialektem, znają cenę rzeczy i potrafią się targować. W czwartek 200 metrów od głównej ulicy. Ile to było? 3 zł. Po 3 zł. Słodkie soczyste, no twarde. A jakie to jabłuszka, Antonówka? Antonówka, widzi pan, zdejmowano Antonówkę jak jedno. Chciała drobne pieniądze i odpeczać. Jakie to nie przyniesie? Czego to ma, to się jest pieniądze w kieszeni. To weźmy. Ile pani chce? Za 5 kilo. Wczoraj jedna kura zerwała, ile to kosztuje? Boże, drogę jest. Do czego idzie tutaj nie dekarstwo? Tak, ja to wiem. Ale 4,30? No, kombinat włókienniczy w Fastach zwozi załogę kolejnej zmiany. Kombinat, jeden z nowocześniejszych w Polsce, leży akurat na granicy miasta i wsi. I droga do miasta prowadzi najczęściej przez Fasty. Na tej drodze działają energiczni dziewczęta. Jakoś łatwiej wyrywają się z rodzicielskiej chaty, zdobywają kwalifikacje i pracę w Fastach i, jeśli Bóg i Rada Narodowa pozwoli, mieszkania w Białymstoku. Zmieniają stroje wiejskie na miejskie, mają nowe sekrety i nowe ideały. Już nie posażna panna z Morgani, lecz atrakcyjna wielkomiejska babka.
inferior i klijata eksterna i interna, prawda? Bardzo często u takich ludzi występuje tak zwane saphena varix, to znaczy występują ostre albo powolne rozszerzenie żyły na wysokości... Każdy może być pacjentem, niewielu tylko lekarzami. Od 1950 roku Akademia Medyczna, pierwsza w historii miasta wyższa uczelnia, kształci tysiące studentów. W miejscu czego? Tak zwane miejsce perforatorów w canalis adductorius. Tak? Na czym polega ten objaw? Objaw polega, proszę Państwa, na stwierdzeniu, czy są czynne zastawki służb vena saphena magna. Tak. Wracając, proszę Państwa, do tego pacjenta, ponieważ on przedstawia dla nas pewnego rodzaju ciekawość, musimy go, jak się należy, zbadać. Przy tym wykorzystujemy tak samo momenty dodatkowe. Zwracamy uwagę na kształt nóg, a przede wszystkim na zmiany istotne. Dawny Pałac Branickich, obecnie Akademia Medyczna w Białymstoku, to ważny punkt na cywilizacyjnej mapie województwa. W centrum miasta kościół współżyje z cerkwią, budynkami administracji i hotelem, w którym zawsze brak miejsc. Stare rudery poszły na emeryturę. O takich blokach marzą dziewczęta z Fast i ich kawalerowie. Główna ulica podlaskiej metropolii. 130 tysięcy białostoczan, pomijając niemowlęta, które jeszcze nie mają nic do załatwienia ani pokazania, pojawia się codziennie na tym miejskim deptaku. Tu łatwo dostrzec osobliwość miasta, które zmienia skórę. Międzynarodowej prasy i książki. Miejsce spotkań białostockiej socjety. Klub międzynarodowy. Ekspres do kawy włoski. Ale dziewczęta rodzime, polskie.
sposób. A panu ile ma? Tak jak mieszkańcy każdego innego dużego miasta, białostoczanie mają rozmaite zainteresowania, potrzeby, sposoby spędzania czasu. Miasto osobliwe i widoki osobliwe. W perspektywie 200 tysięcy mieszkańców. To już nie wyspa dawnego mieszczaństwa na oceanie wsi, ale ośrodek robotniczy, artystyczny i naukowy. Po drodze wiele przemian, wyburzeń, przekształceń. Zmiana starego pejzażu, obyczajów, nawyków. Miejsce kontrastów banalnych, a jednak niezwykłych. Dziś jeszcze łatwo je uchwycić na gorąco. Nawet w czasie jednej najzwyklejszej wizyty.